Epilog wydawcy. Czytelniku, jeżeliś przepatrzył cierpliwie i nie rad snać do końca, czemu się nie dziwię, bo w żmudnym zaplątaniu, gdy wątku nie schwyta podrażniona ciekawość, gniewu się nie syta. Za co książę sam został, a wyprawił żonę? Za co śród boju przyniósł niewcześną obronę? Czy księżna własną wolą zastąpiła męża? Przecz Litawor na Niemiec jął się do oręża? Dostatnich odpowiedzi na próżno byś badał. Wiedźże, iż autor, co te historyje składał, ile wiedział lub słyszał, był na on czas w mieście, to pokrótce spisawszy, zamilczał o reszcie. Nie mogąc prawdy zmacać i na jaw wysadzić, a nie chcąc fałszywymi domysłami zdradzić. Gdy umarł, jam rękopis wziął po nieboszczyku, a sądząc, iż rad będziesz, miły czytelniku, kiedy z ukrycia wyjdą na publiczne oczy i koniec się jakkolwiek przycięty dotoczy. Pytam Nowogrudzian, ludzi godnych wiary, ale żaden nie wiedział, jeno Rymwit stary. I ten, jak stary, prędko rozstał się z żywotem, a póki żył, nikomu nie powiadał o tem. Snać w przysiędze uwiązan albo w obietnicy. Szczęściem był drugi człowiek, świadom tajemnicy, giermek księżnej. Podonczas we dworu przytomny, ten jako człowiek prostak, mniej w języku skromny, gadał, a jam spisował, widząc, iż powieści wiążą się do podanej od autora treści. Czyli całkiem prawdziwie trudno dać po rękę, a kto o fałsz pomówi, nie wyzwę na rękę. Bo tu nic nie zgoła, własną nie nadstawiam głowę. A com z giermka usłyszał, oddam słowo w słowo. Giermek zaś tak powiadał. Księżna, sfrasowana, długo błagała męża, padłszy na kolana, ażeby na kark Litwie nie zwał nieprzyjaciół. Ale on tak się gniewnie uporczywy zaciął, iż jej prośby z szyderczym słuchając obliczem nie i nie odpowiadał i odprawił z niczem. Sądziła go przekonać, łacniej w innym czasie rozkazała posłańców zatrzymać w tarasie lub za mury wyprawić. Wyprawiłem cicho. Zbłądziliśmy oboje, a stąd całe licho, bo komtur. Odpowiedzią twardą zagniewany, miasto posiłków niesie ogień i tarany. Kiedy o tej nowinie uświadomił panią, biegła znowu do męża, ja z daleka za nią. Weszliśmy ciemno, było w komnacie i głucho. Książę strudzony zasnął na oboje ucho, stanęła podle łoża, lecz nie śmiała budzić. Czy nie chcąc darmo prosić, czy sennego trudzić? Ale wrychle na obrót rzuciła się nowy. Bierze szablę, książęciu leżącą u głowy, pancerz kładzie, mężowski płaszcz na piersiach zwiesza i lekko drzwi przemknąwszy na ganek pośpiesza. Mnie srogo zakazuje o niczym nie gadać. Koniusz był osiodłany, kiedy miała wsiadać. Szabli nie obaczyłem przy jej lewym boku, zapomniała przypasać lub zgubiła w mroku. Biegnę, szukam, powracam, aż zamkniono wrota. Patrzę oknem, niestety, już za bramą rota. Strach mnie ścisnął, jakobym obrzucan zarzewiem, myślę, po co się kręcę, co mam począć, nie wiem. Widać blask i grzmot działa, rozlega się w dali. Zrozumiałem, że Niemcy bitwę zagajali. Wkrótce Litawor, czyli dosyć mając spania, czy zbudzony łoskotem, zerwał się z posłania. Woła, klaszcze i woła. Ja, drżący ze strachu, wsunąłem się na klęczkach w ciemny zakąt gmachu. Widziałem, jak oszukał oręża i zbroje. Kołatał we drzwi, skoczył na księżny pokoje, wrócił, wyłamał rygle, wyleciał na ganek. Ja do okna. A już się zbierało na ranek. Książę spoziera w koło i nastawia uszy i krzyczy, ale w zamku nie ma żywej duszy. Potem na dół, jakoby nieprzytomny sobie, skoczył, gdzie stały jego rumaki przy żłobie, wyjechał ku okopom, wstrzymał się u wałów, słuchał, skąd zgiełk uderza, skąd ogień postrzałów, a wypuściwszy wodze, lotem błyskawicy przez dziedziniec, most, bramę pędzi ku stolicy. Ja w oknie patrzę, czekam niecierpliwie końca. Wszystko ucichło, zgasło koło wschodu słońca. Wraca Litawor, Rymwit i Grażynę z Łęku, wysadziwszy omdlaną, dźwigali na ręku. Strach wspomnieć. Kępy stąpią, krwawy strumień pryska. W pierś, ciężko zraniona i skonania bliska, padła niema. To nogi ściskając książęce, to załamanu k niemu wyciągając ręce. Przebacz, mężu mój, pierwsza i ostatnia zdrada. Książę płacze, podnosi, zemdlona upada. Skonała. Wstał i odszedł, i rękami oczy zakrył i stał. Ja wszystko widziałem z uboczy, a gdy z Rymwidem jęli kłaść na łoże ciało, umknąłem. Wiecie wszyscy, co się dalej stało. Tyle on, Giermek, gadał pod sekretem zrazu, lecz ze śmiercią Rymwida minął strach zakazu. Bo Rymwid wzbronił o tym przed ludem rozplatać, wieść stłumiona poczęła coraz szerzej latać. Dziś żadnego nie znajdziesz w nowogródzkiej gminie, co by ci nie zanucił piosenki o Grażynie. Dudarze ją śpiewają, powtarzają dziewki i dotąd pole bitwy zwą polem Litew.